Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części Let's Play Lemmings. Dzisiaj przejdziemy tradycyjnie już 5 kolejnych poziomów. Zaczniemy od 11. Lemmings in the Attic, czyli lemmingi na strychu, coś takiego. Tak, dobra. Musimy uratować 84% lemmingów. No to do dzieła. Tak, pierwsza sprawa to ustawić blokera, ponieważ tutaj jest taka niepozorna dziura, którą można się nie przejąć, jeśli się nie zauważy, że ona tutaj jest. Więc zaczniemy od ustawienia blokera. Tak, i jak widzicie, wyjście z poziomu jest tutaj, więc wypadałoby zbudować schodki. Najlepiej będzie zacząć gdzieś stąd, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, schodki muszą być dosyć wysokie. Jak widzicie, mamy aż 50 schodkobudowniczych. I w czasie budowania może pojawić się ten problem, że lemmingi wchodzące na schodki będą spadały ze zbyt dużej wysokości, czego chcielibyśmy uniknąć, więc ewentualnie w przyszłości trzeba będzie postawić tutaj jakiegoś blokera. Nie wiem, czy nie za blisko zaczęłam budować, chociaż nie wiem, może jakoś to wyjdzie. Zawsze można jeszcze skręcić i dobudować, także to nie jest jakiś taki super problem. Tutaj mamy kwasior, chociaż w sumie nigdy się z nim nie spotkałam tak oko w oko. A, spadł mi lemming. Dobra, weźmiemy nowego. Żadna strata. Ja tylko czekam, aż oni zaczną tutaj się rozbijać. Dobra, jeszcze nie. Okej, już. Spróbujemy, bo została dosyć mała przestrzeń, więc spróbuję po prostu zająć czymś te lemmingi. Dobra. Tam parę sztuk zginęło, nie da się ukryć. Dobra, spróbujemy się odbić od tej ściany. I dobudować jeszcze trochę tych skotków, bo jak widzicie tutaj nie do końca trafiłam tam, gdzie chciałam. Czasami się udaje, ale jak widać nie zawsze. Dobra, tutaj damy blokera. I tu się teraz będzie robiło ciasno. Ale w miarę mamy to, o co mi chodziło. Tak? Pięknie. Tak, mam nadzieję, że nie uśmierciłam zbyt dużej liczby lemmingów. Teraz wszystkie tutaj bezpiecznie dotrą. Dobra, mamy 30% w środku. Czy będzie 86? Tyle miało być? Chyba tak. Dobra, w każdym razie, co by nie było, tego blokera można się już pozbyć. I tego też. Chyba będzie idealnie. Z tego, co mi się wydaje. A, miał rozwijać 84, a nie 86. A to dobrze. Mamy 2% zapasu, nie jest źle, ale ostatnio, kiedy ćwiczyłam sobie, znaczy przypominałam sobie, co jest w różnych poziomach, to miałam dwa razy sytuację, że trafiłam idealnie w próg i wtedy jest taki specjalny tekst, że nie można było być bliżej czy coś takiego. Może też się kiedyś uda tak idealnie trafić, zobaczymy. Dobra, przechodzimy do poziomu 12. Bitter Lemming. 50 lemmingów, 80% do uratowania. Tak, ten poziom nie jest do końca prosty. Jeszcze zaraz zobaczycie dlaczego. Ja tutaj sobie dam pauzę. Otóż dlatego, że tak, tutaj mam 50 wspinaczy, 50 parasolek, ale czemu kotki cię miauczysz? Sorry, mój kotek coś do mnie mówi. Ale no trochę by to długo trwało jednak. Nie wiem, czy by się zdążyło, gdyby się czekało i dawał wszystkim parasolkę. No chyba, żeby się przyspieszyło, ale wtedy też jest ryzyko, że się nie uda. Więc po prostu paru damy parasolkę, a potem zbudujemy tutaj jakoś szybko schodki, żeby te lemmingi już nie spadały z takiej wysokości. Także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dobra. Widzicie, tempo jest dosyć... A! Spokojne, udało mi się. A no ale i tak ciężko jest tego wszystkich trafić. Dobra, schodki. Parasolka. Tylko tam nie bardzo chciał budować schodki ten, którego o to poprosiłam. Dobra, jednego zabiliśmy lemminga. Czekajcie. Test. Czy teraz już nie jest za wysoko? Jest za wysoko.
Dobra. Więc dalej budujemy schodki. A, przykro mi, ale chyba nie... Czekajcie. Tak, już nie giną. Tak, także teraz można spokojnie zacząć kopać. Wyjście jest tutaj. Więc jakoś powoli to załatwimy. Dobra, niech ktoś tutaj kopie. Tak, więc też trzeba jakoś w miarę wytorować sobie taką spokojną trasę. Ja tu zwykle daję blokera. O, fuck. Niedobrze. Wiecie, co zrobimy? Jakoś pozwolę im się tu przekopać, bo... Żal by mi było ich tam zostawiać. Dobra, i teraz niech ktoś kopie w dół. Tak, i w odpowiednim momencie jeszcze skręcimy sobie. Żeby znowu nie było zbyt dużego spadku. Dobra, powiedzmy tu. Czy tu nie będzie za wysoko? No, chyba nie. Chyba teraz jest ok, tak? Dobrze. No, to skoro to już mamy z głowy, to teraz będziemy kopać dalej przez te wszystkie kolumienki. Dobra. No, i jak się domyślacie, ostatni punkt to schodki. Dobra. Tutaj można przyspieszyć, bo tutaj już nic im nie zagraża. Więc nic nie szkodzi, że będą przychodzić w szybszej kolejności, w większej kolejności. W szybszym tempie, dobra. Tak, tutaj by się znowu przydał bloker. Bo inaczej ciężko zakręcić, żeby zbudować schodki w odpowiednim miejscu. Okej. Okay. Nie, nie ty. Miał budować ten, który wraca. O. Dobra, trudno. To by się zachciało bawić w budowniczego. Dobrze. Ciebie można się pozbyć. I ciebie też teraz będzie można się pozbyć. Myślę, że powinno się spokojnie udać, bo udało mi się nie zabić zbyt wielu lemmingów. No, jest dobrze. W takim razie... przepraszam. W takim razie przechodzimy do poziomu 13. Lemming Drops. No, ten poziom niestety do najprostszych nie należy. Zaczynamy od budowania schodków. Bo tutaj nie opłaca się dawać blokera, bo będziemy mieć zbyt mało miejsca. Dobra, i blokera damy tu. Okej. I teraz trzeba będzie zakręcać w najróżniejszy sposób z tymi schodkami, żeby trafić na tą platformę. No i żeby też lemmingi nie spadały nam tutaj. W sumie można to było zrobić troszkę inaczej, no ale... Ja najczęściej robię tak, chociaż to nie jest najlepszy sposób, no ale nic na to nie poradzimy. Nie zawsze się wybiera najlepszy sposób. Okej. Dobrze. No na razie nie jest źle, bo nikt nie wpada do wody. Dobra, tutaj damy blokera. Tutaj trzeba będzie budować, tylko właśnie na pewno trzeba będzie gdzieś dać tego blokera, żeby tutaj mi się nie zrobiło Coco Jumbo, za przeproszeniem. Tylko nie chcę... No dobra. No to blokerem będziesz ty. No niestety, nie zdążyłam. Ale mam nadzieję, że to nie jest zbyt duża liczba lemmingów, która tutaj zginęła. Okej, czy się wyrobicie? Wyrobicie się. Okej. No i teraz pozostało nam zbudować tylko schodki tutaj, to nie będzie zbyt trudne. No, wystarczy raz. Dobra, no to obejdziemy jakoś tego blokera. To nie będzie trudne, można mu chyba... Można komuś tutaj kazać kopać. Nie, źle. Myślałam, że się uda im dokopać tak ten.
trzeba jakoś nad nim zbudować schodki, bo... O! Nie wiem, jak oni tam przeszli, ale im się udało. Mi tu nie spadać teraz. O, dobra, odbił się. No, trochę tu trzeba pokombinować z tymi schodkami. Nie, miałeś tamtą. Dobra. Ale już jesteśmy prawie w domu. Jakkolwiek brzydko to nie wygląda konstrukcyjnie. No, dobra. Tak. Mam nadzieję, że jest odpowiednia liczba lemingów, bo nie bardzo mam ochotę to powtarzać. Tą dziwaczną konstrukcję. Czy te lemingi krążą w kółko? Tak. Dobrze, tu też trzeba dać blokera. Dobrze, źle. Musicie to jakoś przejść, no. O, super. Pewnie jeszcze wypadają, to można to przyspieszyć. No. Bardzo ładnie to teraz tutaj wygląda. Dobrze. Zaczniemy sobie wysadzać. I miejmy nadzieję, że obecny procent mi wystarczy. Do widzenia. I zniszczyłam moje piękne schodki. Także spokojnie wystarczyło. Przedostatni poziom w dzisiejszym odcinku. Okej. Okej, także teraz przechodzimy sobie do poziomu 14. Musimy uratować 87% lemingów, także mam nadzieję, że nam się to uda, bo próg nie jest znowu taki mały. Tak, już na pierwszy rzut oka możecie zauważyć, że ten poziom nie dostanie raczej dyplomu najsympatyczniejszego poziomu z lemingów. Dobra, zaczynamy kopać, a tutaj damy sobie blokera. Tak, jakieś czaszki, kości, krew z sufitu, cokolwiek to jest. Ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś stąd wydostać. Nie wiem, jak lemingi tutaj się dostały, ale mam nadzieję, że jakoś razem z nimi stąd szybko wyjdziemy. Dobra, kop, kop. Tutaj damy sobie gdzieś blokera. Przepuścimy jednego leminga, bo... A, jeszcze się nie przekopaliście przez tego węża. Dobra. Bo tutaj jest skomplikowana misja i potrzebny mi jest jeden leming. Dobra. Ty będziesz kopał. Okej. Tak. Dalej. A, teraz muszę czekać, aż on wróci. Dobra. Jeszcze mamy 4 minuty 44 sekundy, także nie jest źle. I 9 tych do kopania. Kop, kop. Super. Teraz od razu schodki. Tutaj gdzieś z końcówki. Miejmy nadzieję, że on mi stąd nie spadnie. Tak, jak przejdziemy tą dziurę, to najgorsze będzie za nami. Tak, w tym poziomie jest taka trochę wkurzająca muzyka, ale już trudno. Tak, to nie jest mój ulubiony poziom. Dalej. Tak, tutaj znowu trzeba będzie zbudować schodki, bo przekopywanie się przez te pnącza czy tam węże nie ma sensu. Bo i tak trzeba by potem budować jakieś zakręcone schody czy coś w tym stylu, więc o wiele łatwiej jest zacząć budować schody gdzieś stąd. Tak, myślę, że tutaj już jest wystarczająca wysokość, znaczy długość bardziej schodów. Nie zabijesz się, prawda? Dobrze. No to budujemy. Może nam w drogę wejdzie to, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Raczej nie powinno, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, może się uda bez blokera, jeśli
ten sympatyczny lemming będzie budował schodki tak jak się umówimy, czyli porządnie. I nie zechce gdzieś tam wracać czy coś w tym guście. Bo jeśli zechce, to trzeba będzie tu postawić blokera. Buduj, buduj. No, mamy jeszcze 8 schodkobudowniczych do dyspozycji, także powinno wystarczyć. No tutaj lepiej jest wziąć jednego lemminga niż dwóch, bo tak to schodzi właśnie za dużo tych schodków. Okej. Okay. Damy radę. Jesteśmy już blisko. Tak. Może to będą ostatnie schodki, a jak nie to przedostatnie. Jeszcze zobaczymy. Nie, jeszcze kawałek. Ja nie będę tak ryzykowała. Dobra, tutaj możesz się przekopać. Tylko nie wracaj. Dobrze. Tak, no to wypuszczamy naszych zielonowłosych przyjaciół. Okej, okay, super. Dobra. Jak wycieczka skończy tutaj zawracać, to wysadzimy tego blokera. Zobaczmy, jak ładnie przechodzą tą piękną trasę, którą dla nich wybudowałam. Okej, okay, na razie jest wszystko w porządku. Zawsze jeszcze lepiej sprawdzić, bo jak pamiętacie, różnie to bywa. Czasami pierwszy lemming przejdzie, a jakimś cudem reszta nie ma ochoty przechodzić wszystkiego w ten sposób, tylko gdzieś zaczynają wpadać albo coś jeszcze gorszego, więc dobra. Ciebie dziękuję bardzo za współpracę. Spisałeś się świetnie. Ale jesteś zwolniony. Możesz odejść na zasłużoną emeryturę. No, powinno się udać, bo wykończyłam tylko jednego lemminga, który był blokerem praktycznie, więc... Więc powinno być dobrze. Tak. Czeka nas jeszcze ostatni poziom w tym odcinku. Chyba nie powinno być niezbyt wielu problemów. Okej. Okay. No świetnie, 97%. Dobrze. Także przechodzimy do poziomu 15, który będzie w tym odcinku ostatni. Ozone Friendly Lemmings. Tak, cóż za przewrotna nazwa. 60% do uratowania, mamy 10 lemmingów. Tak, ten poziom, tam pauzę, może się wydawać trochę skomplikowany, ale no nie jest taki. Mamy do dyspozycji tylko właśnie wybuchające lemmingi, bomberów, czy jak tam, kiedyś chyba mówiłam na to bomberzy, jak byłam mała. Więc trzeba tymi wybuchającymi lemmingami zrobić tutaj dziurę. No i żeby wszystkie wybuchły w tym samym miejscu, najlepiej po prostu trzymać kursor w tym samym miejscu i kazać im wybuchać. Więc ja zawsze zaczynam stąd. I nie możemy użyć też wszystkich tych wybuchowych lemmingów, ponieważ wtedy nie przetrwa nam odpowiedni procent. Możemy użyć tylko 4. No, i wtedy uratujemy odpowiedni procent. Minimalny, czyli 60. Bo z rozpędu można kliknąć już 5 i wtedy nie przetrwa tyle, ile trzeba. Wcale nie jest potrzebnych nam 5, bo widzicie, 4 do wysadzenia spokojnie wystarczyły. Tak, właśnie to jest to. Spot on, you can't get much closer than that. Let's try the next. Tak, ale try the next zrobimy sobie następnym razem. Także mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa.